Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat dotyczy kwestii chrzest. Czy powinniśmy chrzcić niemowlęta? Czy Słowo Boże, Biblia daje nam jakieś wskazówki w tym zakresie? I jeżeli daje nam wskazówki w tym zakresie, to jakie są to wskazówki? W tym celu proponuję, żebyśmy przeczytali fragment ze Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, od 26 do 38 wersetu. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś odpowiedział: jak żebym mógł, jeżeli mnie nikt nie pouczył? I prosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. Poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Więc widzimy tutaj proste pytanie. Człowiek najpierw uwierzył w Boga, miał zwiastowane Słowo Boże na podstawie Księgi Izajasza, która pokazywała, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy. Uwierzył w to i zapytał: a gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, czyli widzimy, że woda była, wówczas eunuch powiedział: oto woda, co wskazuje na to, że woda była wcześniej w tej rozmowie między Filipem a eunuchem poruszana, bo skąd by nagle było oto jakaś woda albo oto woda? Co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I ja też takie pytanie zadałem parę dziesiąt lat temu. Co stoi na przeszkodzie, abym mógł być ochrzczony? I odpowiedział Filip: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. I tutaj w drugim przekładzie Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Czyli pierwszy warunek, który tutaj jest, to wiara z całego serca. Czyli ten, kto ma być ochrzczony, musi wierzyć z całego serca. A on odpowiedział: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, w drugim przekładzie. Czyli widzimy wyraźnie wiara w to, że Jezus jest Synem Bożym. Nie, że się stał Synem Bożym, jak to uczą niektóre kręgi, tylko że Jezus jest Synem Bożym. Nie było nigdy momentu, kiedy nie był synem, bo kto nie ma syna, nie ma i ojca.
a więc ojciec nie byłby ojcem, gdyby nie miał syna. Jednoznacznie widać, że tutaj jest zawarta wiara, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Kazał więc zatrzymać wóz, obaj, Filip i Eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Czyli jednoznacznie widzimy, że po pierwsze, jeśli mamy do czynienia z niemowlęciem, nie można wykluczyć, że ono ma pełnię wiary, także tutaj nie da się temu zaprzeczyć. Ale niemowlę nie jest w stanie przeprowadzić takiej rozmowy. Czyli nie może nam zakomunikować zazwyczaj, no chyba, że mamy do czynienia z jakimś bardzo zdolnym niemowlakiem, co jest najczęściej fikcją. Takie niemowlaki co do zasady nie są spotykane. Ja nie spotkałem w swoim życiu ani jednego takiego genialnego niemowlaka. Więc tutaj widać, że musi być ten warunek spełniony zdaniem Filipa. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Czyli najpierw jest chrzest, czy najpierw jest wiara? Najpierw jest wiara. I to wiara z całego serca. Kto ocenia tą wiarę? Ten chrzczony. Nie oceniał tej wiary Filip, czyli tą wiarę oceniał chrzczony. Jest tutaj zatem ryzyko, że ktoś, kto celowo chce udawać chrześcijanina, wie, że nie ma tej wiary w sercu, ale chce się poddać obrzędowi po to, żeby no, na przykład być już ochrzczonym. Nie wiem po co mu to, ale są takie w Dziejach Apostolskich opisane przypadki. Więc tutaj ochrzczeni, którzy nie wierzą z całego serca, i to na potępienie. Zbawienie jest nieutracalne, bo kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, ale to dotyczy osób, które wierzą z całego serca, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jeżeli ktoś nie wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to taka osoba nie powinna być chrzczona, dlatego że ona idzie do piekła, taka osoba, która nie wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Taka osoba jest poganinem, jest wyznawcą innej zupełnie religii niż chrześcijaństwo. Jest to martwy człowiek, nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem Chrystusem. Jeśli nie wierzy z całego serca, że Jezus jest Synem Bożym, to Jezus tej osoby nie zna. A więc jest tutaj wyraźna bariera, której niemowlak nie jest w stanie przekroczyć. Nie jest w stanie z nami porozmawiać o swojej wierze, nawet jeśli ją ma. A więc ten chrzczący musi uzyskać odpowiedź na pytanie, czy ten chrzczony niemowlak ma wiarę z całego serca w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. No więc jest to poważna bariera leżąca po stronie tego, kto ten chrzest miałby wykonać. No więc też jest tutaj druga sprawa, że ta osoba sama komunikuje te potrzeby, czyli nie wychodzi z inicjatywą ktoś inny, tylko wychodzi chrzczony z tą inicjatywą. Czyli niemowlak musiałby powiedzieć, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Jeszcze takiego niemowlaka w życiu nie spotkałem. Jakbym spotkał, to bym mu powiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. I oczekiwałbym, że ten niemowlak odpowie, wierzę z całego serca, albo wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jeśli bym takiej odpowiedzi nie dostał, to uważałbym, że nie ma podstaw do tego, żeby taki chrzest wykonać na tym niemowlaku. Więc oczywiście Pismo Święte nie stawia bariery wieku jako takiej, tylko jest powiedziane, że ten, kto ma być ochrzczony, ma wierzyć z całego serca, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz być ochrzczony. I jeżeli niemowlak by to spełniał, co wiemy, że nie spełniałby, ale dzieci się zmieniają w swoim rozwoju. Być może kiedyś doświadczymy tego, że
jednomiesięczne niemowlaki będą umiały powiedzieć, że wierzą i że no, wierzą z całego serca. Więc tutaj nie jest to niemożliwe. A ponieważ nie jest to niemożliwe, to nie możemy takiego warunku stawiać, choć oczywiście z punktu widzenia naszych obserwacji nie spotykamy zbyt często niemowlaków, które no, komunikowałyby to. Żartuję sobie mówiąc, nie spotykamy zbyt często, bo nie spotykamy ich wcale. Więc na chwilę obecną, według mojego rozeznania, nie jest możliwe, żeby ochrzcić niemowlaka. Nie z tego powodu, żeby była bariera wieku, tylko z tego powodu, że takiego niemowlaka nie da się przepytać, czy wierzy z całego serca. I też ten niemowlak sam powinien wystąpić z inicjatywą, co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony. To oznacza, że to jest barierą. A więc nie chrzcimy niemowląt, dlatego że się zbyt często nie zgłaszają do chrztu. Nie chrzcimy niemowląt, bo nie potrafią zakomunikować, że wierzą z całego serca, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jeśli by umiały to robić, to wtedy nie byłoby przeszkód. Ale nie umieją. Dziękuję Państwu za uwagę. Najważniejsze jest to, żeby każdy z Was uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nie, że się kiedyś tam stał i że kiedyś przestał być Synem Bożym, tylko że Jezus jest Synem Bożym. To znaczy, że już przed wcieleniem był Synem Bożym, już zanim świat powstał, był Synem Bożym. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym od zawsze. Jezus Chrystus ten sam i na wieki bez zmian. On jest Synem Bożym. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Nieutracalnie zbawiony, wiecznie zbawiony, bo zbawienia utracić się nie da. Jak już wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, możesz być ochrzczony, w wodzie zanurzony, ale jeśli nie wierzysz, to lepiej tego obrzędu nie praktykuj. Dziękuję, z Bogiem. Aha, i jeszcze to jak zwykle propozycja, żebyście, jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, to aby u mnie go sobie zamówił bezpłatnie, jeżeli życzy sobie dostać bezpłatny Nowy Testament. 739-089-088 to jest mój numer telefonu, e-mail czytaj.biblie@onet.pl, adres czytaj biblie skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Zapraszam zatem do kontaktu z Bogiem.